Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie, a może nie szanowni Państwo, może obywatele, obywatelki, dzisiaj sobie powiemy o czymś takim jak marchew. Cóż to jest takiego ta marchew? Otóż muszę Wam powiedzieć jedno. Jest to lek uniwersalny, proszę pamiętać, lek uniwersalny, praktycznie działający na wszelkiego rodzaju schorzenia, na wszystkie schorzenia, może 99,9%. Tylko że my, Polacy, nie doceniamy wartości odżywczych i wartości leczniczych tego korzenia marchwi. Ale, szanowni Państwo, zaczniemy od Was, od rodziców. Chciałbym się do rodziców zwrócić, do ojców, do matek i powiedzieć Wam jedno. Jesteście głupimi rodzicami, jeżeli dajecie dzieciom pieniądze na chipsy, flipsy i tego typu wyskokowe napoje. Coca-Cola i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wymieniał. Uważam, że każdy normalny rodzic, chcący, aby jego dziecko było zdrowe, powinien rano wziąć dwie marchewki, nawet nie skrobać za mocno, tylko zdrapać ziemię, wypłukać dobrze i włożyć dziecku do tornistra, aby mogło pójść do szkoły i w szkole sobie schrupać tą marchew na czczo. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy jadanie marchwi na czczo. Otóż dziecko, jak będzie jadło marchew na czczo, wystarczy kilogram marchwi dziennie zjeść. Dziecko może to zrobić i może zjeść. W ten sposób pozbędzie się glisty i pozbędzie się owsików. A wy jakieś tam środki chemiczne ładujecie swoim dzieciakom tylko dlatego, żeby to choróbstwo zlikwidować. Czyli zaczęliśmy od dzieci. Pamiętajcie, dzieci, marchewki do szkoły. Możecie zrobić kanapki, ale bez tych dodatkowych atrybutów, o których mówiłem. Co ta marchew, szanowni Państwo, jeszcze leczy? Otóż, aby było więcej dzieci, ta marchewka nasza utarta, czy ewentualnie pity sok z tej marchwi przez mężczyzn, kobiety, zapobiega niemocy płciowej. Czyli jak facet nie może, powinien sobie pić 3 razy dziennie po szklance czy po 0,5 litra takiego soku z marchwi, a zobaczy skutek. Skutek będzie taki, że jego małżonka nie będzie mogła w nocy zasnąć. Dlatego radzę, panie i panowie, zresztą panią też, bo panie też są czasami takie, że mówią, że albo mnie głowa boli, albo jestem zmęczona, albo daj mi spokój. Po marchewce, po naszej polskiej marchewce, oczywiście zaraz się znajdą hajterzy, że to jest nie z Polski i tak dalej, ale mnie to za przeproszeniem gówno obchodzi. Co sobie myślą hajterzy? Mnie interesuje to, żeby Polaków rodziło się jak najwięcej, żeby były zdrowe dzieci i żebyśmy się leczyli tego typu antybiotykami. Bo jak powiedziałem, jest to lek uniwersalny. Uniwersalny. Cóż takiego ta marchew jeszcze leczy? Otóż jak tą marchew sobie, proszę Państwa, utrzemy i mamy przykładowo wrzody. Mamy liszaje, mamy trudno gojące się rany. Tu się zwracam do pana Jankowskiego, który przysłał mi zdjęcia swojej nogi, której nie może wyleczyć. Panie Jankowski, to dla pana. Kilka marchewek utrzeć sobie i tą utartą marchwią przykładać na ranę. Bandażem zawinąć. I tak przez tydzień czasu. Po tygodniu nie będzie pan wiedział, że miał pan tam kiedykolwiek ranę. Cóż ta marchew jeszcze, oprócz tego, że leczy rany, liszaje, jeszcze leczy. Otóż leczy praktycznie wszystko. Nawet usuwa sok z marchwi, usuwa kamienie nerkowe. Zapobiega dusznicy. Usuwa kamienie nerkowe. Praktycznie no nie ma schorzenia, którego bym wymienił. Nawet częściowo muszę Wam powiedzieć, że zrobiłem sobie ściągę, bo z tego, co ojciec mi przekazywał tej marki, było tak dużo, że muszę w tej chwili poposiłkować się. Zaraz Wam powiem, co jeszcze, na co ojciec stosował tą marchew. Mam tu kartkę, co prawda nie powinno się tego robić, ale nie jestem w stanie zapamiętać. O, stwardnienie tętnic na dusznicę, czyli na astmę. I tam ktoś mnie pytał o zapalenie zatok. Szanowny panie, wystarczy wziąć, wycisnąć sok i pić 3-4 szklanki dziennie soku. I zapomnisz pan o zapaleniu zatok. Nie będziesz pan wiedział, co to są zatoki. Na uspokojenie działa marchew. Jak będziecie pili dziennie 1,5 litra marchwi soku, będziecie dziarscy, młodzi, wasza cera będzie rumiana. Mało tego, ta cholerna nasza marchew likwiduje nawet biegi.
Wystarczy sokiem z marchwi pędzlować ciało, wszystkie piegi zostaną zlikwidowane i po prostu piegi znikną. O czym oczywiście podaję tym piegusom. Szanowni Państwo, co jeszcze może ta marchew leczyć? Ten sok z tej marchwi. Nakręcimy go w maszynie, pijemy ten sok. Jak ktoś ma kurzą ślepotę, nie widzi wieczorem, leczy wzrok. Przede wszystkim leczy wzrok. Działa na centralny nerw wzrokowy. I idealnie leczy, jeżeli ktoś nie widzi. Ja co prawda nie widzę, to teraz zaczniemy tu z kolegami robić kurację marchwiową. Będziemy tankować tej marchwi tyle, ile się da. Ponieważ najważniejsze w marchwie jest to, aby ona była ze stanowiska ekologicznego. Żeby nie była ze stanowiska przykładowo tam gdzieś przy drogach, przy tarasach. I jeszcze opryski, opryski, jeszcze rozopryski. Taka marchew w niczym nam nie pomoże. Szanowni Państwo, reguluje również kwas solny w żołądku. Zapobiega kamienicy nerkowej. No naprawdę, wątrobę, kamienie wątrobowe usuwa. I wszystkie praktycznie te choroby, o których nam się w ogóle nie śni. Robi to ta zwykła nasza polska marchewka. A jeśli jak to połączymy, przykładowo, z sokiem z buraka czerwonego, z selera, to mogę Wam powiedzieć, że będziemy mogli być młodsi o 50 lat, jeżeli będziemy sukcesywnie przestrzegać tych recept. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany leczeniem chorób, które są wymienione przeze mnie i chciałby bardziej szczegółowo poznać receptę, czego ja nie jestem w stanie tego krótkiego filmiku Wam powiedzieć, niech zadzwoni, ja powiem dokładnie przepis, jak ma stosować i po prostu będzie się leczył. Ale najważniejsze dla mnie w tym przesłaniu jest to, aby nasze matki, nasi rodzice po prostu, odrzucili te wszystkie świństwa, które karmią swoje dzieci. Dajcie im marchew do jedzenia, nie dajcie im tych, jak mówią, co jest trendy, jak to mówią, bo chipsy, albo jakieś tam flipsy, a coś takiego, co jest praktycznie trujące. To tak, jakbyście dawali arszeniku własnemu dziecku na łyżeczce. O tym pamiętajcie. I tym się sugerujcie. Dajcie marchew, dajcie buraki czerwone, dajcie seler i zobaczycie, że dzieci zapomną o jakichkolwiek chorobach. A wy przy okazji o tym, że nie będziecie mówić, że jesteście albo chora, albo zdrowa, tylko będziecie robić to, do czego być winna kobieta, jak również mężczyzna. Dziękuję bardzo.